Co tam teraz? Zobaczę, co jestem w stanie zrobić z tego, z tej gry. Gdzie jest mój telefon? Agata, gdzie jest mój telefon? Dobrze. Co by tu... Dobra, poczekamy, czy dostaniemy golda. Czekajcie, bo dostałem milion powiadomień. Dostaliśmy złoto czy przedmiot? Przedmiot, dobra. Kupujemy te. Jest static shift, to nie jest źle. Ezra Alek. Jasny gwint. Ciekawe, ma OK? I dwa rangery. Jak się sprawuje ten iPhone po dłuższym czasie używania? A wiesz co, no ja przedtem miałem 6S, który mi służył przez 3 lata. Nie, 3, 5 lat mi służył ten telefon. I nigdy nie mogłem złego słowa powiedzieć na iPhone'y. I o tym tak samo nie mogę powiedzieć złego słowa. Aha, okej. Okay. Dwa Rek'Sai. Chyba tak na razie zostawimy. Bo tą Rek'Sai można by było zagrać. W sumie można zagrać ją teraz i tak. Bo... Ten Ranger przy trzech jednostkach nie będzie się za często odpalał. Ale Ezreal zadaje damage w early game, o jasny gwint. Masakra. Ogromna ilość. Nie, ja generalnie jestem z iPhone'em zadowolony, więc chcę po prostu mieć działający telefon, na którym nie muszę myśleć i kombinować, żeby coś tam na nim zrobić, więc jest git pod tym względem. Teraz 10 dostaniesz na 16, może na 17. To łatwo będzie, można zrobić 20 golda. I to będzie git. Przy trzech, a nie dwóch? O czym mówisz, Lesion? No, nie wygramy tego niestety. Mhm.
aktywacja rangerów, no jest dwóch rangerów potrzebnych. Chciałem powiedzieć, że przy trzech postaciach nie ma za dużo czasu, żeby ta aktywacja się w ogóle uruchomiła. Więc to nie ma za bardzo sensu, żeby inwestować w ten dwóch rangerów jak na razie, chyba że ta wojna byłaby na drugim levelu. Bo wtedy można by było pogadać. Kurczę, no. No ten Cyan fajny, ale czy jestem w stanie wtedy dojechać do 15? Musimy z Reala sprzedać. Do 15, do 20 dojechać. Dobra, musimy zrobić tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz z karuzeli coś sprzedajemy. Co my byśmy chcieli zrobić z rękawicy? Z rękawicy można by było zrobić Thieves Gloves. I to tyle. Sosna, czy jakiś update był to, że rankedów nie ma? To nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że po prostu serwer i EUNE coś się pierdzieli. Najlepiej pograć na łoście, nie? Czyż kurde miecz? Dobra, weźmy miecz. Weźmiemy na razie ten miecz i zobaczymy. Cud, że przypomniałem sobie o sprzedaży. Teraz pytanie jest... Acer na drugim poziomie, subik, 7 miesięcy. Panie Acer, dzień dobry. Bardzo dziękuję za subika. Mam nadzieję, że podoba się kontent. Dzięki bardzo. 7 miesięcy, drugi... A, 7 miesięcy miesięczny bilet, ale na drugim poziomie. Dziękuję ci bardzo. No, a to chyba nie jest. Nie, to nie jesteśmy w stanie wygrać w ogóle. Za mało damage'u. To jest szans, ale dobra, idziemy na golda. Teraz dostaniemy Rexa oczywiście, żeby było ładnie. Druga rękawica była. Owszem, była druga rękawica, ale miecza tak łatwo nie zdobędziemy, tak myślę. Z innych karuzeli. Więc nie chciałem ryzykować. Ludzie lubią się pytać, wiesz? Tak mi się wydaje. Lul. Czy wszystko sprzedał, miał 40. Dobra, jedziemy. No, drugiego Ezreala to na pewno nie będziemy przechodzić obok tego obojętnie. I tu sobie zlevelujemy. I zrobimy tak.
Jest git. Pamiętajcie, że Niko zwiększono zasięg. Już nie ma 420, a 660, więc ona może sobie stać w trzecim rzędzie. Albo nawet w czwartym. Zależy się tego, gdzie stoi przeciwnik, bo ona nawet stąd będzie miała zasięg. Co jest w ogóle trochę dziwne, no bo to są cztery heksy, a jednak ma zasięg. Nie? Zobaczcie. Widzicie? Co tam kagwujesz? Co jest mocne w tym patchu? Praktycznie ze wszystkiego da się coś wyczesać. Poważnie mówię. Kindred. Dałem rękawice na Niko z racji tego, że jest to jedna z jednostek, która na pewno będzie sprzedawana, więc będę mógł łatwy transfer zrobić. Chociaż nie wiem, czy teraz w ogóle nie zrobić tak. Czemu postawiłem bramę w to drugie pole od winda? Bo zapomniałem. Nie zauważyłem po prostu. Albo nie zdążyłem. Wszystko naraz. Biedny bram się nawet nie odpalił. No, ale jakieś upgrade'y by się naprawdę przydały. Kuźwa. Czy ja mam duże problemy z kupnem Sejana? W teorii nie. W praktyce może być jeszcze inaczej. Pięknie Ezreal misuje. Dobra, teraz mamy karuzelę. Będziemy w stanie sprzedać do 30. Co my potrzebujemy? Potrzebujemy Aperola najbardziej. Najbardziej potrzebujemy Aperola. Jest jeden. Więc będzie ciężko. Idealnie, dziękuję. Co tam migacz? Czy PD jest jeszcze sens składać? W ostateczności. Naprawdę w ostateczności. Jak już nic innego nie ma, no to można PD-ka złożyć, ale tak to generalnie mi się nie wydaje, żeby to miało jakikolwiek sens. I need this leather.
Na razie tak. Czy on atakuje tutaj tą postać? Nie, tą. Okej. Okay. Czemu on się ruszył? To mnie zastanawia. Nie jestem w stanie tego skumać. Czemu on się ruszył po ataku? To było mega dziwne. Edek. To sobie tak ustawimy. Ale fajnie, że dwa razy brand, ale... Nam to w ogóle nie pasuje. Brom jak zwykle świetnie sobie tarczę obrócił. Zaprawdę taka bzdura z tą tarczą. Azir do czego? Na razie po prostu żeby być. Teraz już nie potrzebuję tego Azira. Kryształ by się przydał. Ale zrobimy level up, to przyjdzie. Bo tam już powiedziałaś, nie? Drugi statik. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O wiele szybciej ultuje, więc to jest... W sumie to może być dobry pomysł. Tak mi się wydaje. Szybko rozdaję w tym momencie Bafika do Morello. I to by było zajebiste w sumie. Oni się skupiają w tym momencie na tym celu. Czy to ma sens? Nie zawsze ma to sens. Lepiej by było chyba w taki sposób. Tak mi się wydaje. Lucianem grać nie będziemy. Blisko. No on jest bardzo, bardzo ma mocne jednostki, więc spoko. Jest Twitch jako czwarty. Czemu uznali w serwerach? Tak. Moglibyśmy teraz zlevelować. Tak naprawdę. Pytanie, czy to ma sens. Wydaje mi się, że nie. Że musimy jeszcze poczekać.
Blade Master. Ale taki trochę inny Blade Master. Dobrze. Sylvain. Nie potrzebuję na razie niczego sprzedawać. Co mamy? Tylko łaska. Kurde, no nie ma nic tu dla nas ciekawego. Ale dramat. Weźmiemy drugą. Dobrze. Weźmiemy drugą aż. Z paskiem. Nie wiem, po co nam ten pasek w sumie. Senna. Najchętniej bym przetransferował itemy z Ezreala na Ashkę. Zobaczymy. Red buff? No nie, red buff jest niepotrzebny, bo mamy Sennę z Morello, więc... Jest to bez sensu. Ale zobaczymy. Wygraliśmy. Versus Blender. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Ashka przetankowała w ogóle Atroxa. Stała 100 od niego, mniej więcej. Dobra, tu jest git. Potem levelujemy i wstawiamy Twitcha, albo wstawiamy Vayne. Ja poważnie nie wiem, ja się zastanawiam, kto jest lepszą postacią. 60, 40, szybszy attack speed i zadaje trudę... Nie, sorry, taki sam attack speed. HP ile? Jaka jest różnica HP? 150 HP jest różnica. Ale kurde, no ona zadaje true damage, a Twitch nie robi nic. Ja nie wiem, czy Twitch nie jest gorszy od Vayne. W tym kontekście. Zamigaliśmy od migacza. Jak mi się podoba ta meta w TFT? Fajnie się gra. Dzisiaj co prawda mi się gra tragicznie, ale ogólnie gra mi się o wiele bardziej podoba niż sezon pierwszy i niż poprzedni patch. Twitch przeszywa wszystkie jednostki? Owszem, przeszywa wszystkie jednostki, ale generalnie on musi uzbierać 90 many, czyli potrzebuje 9 ataków, żeby odpalić ulta, gdzie Vayne jednak true damage jest wiele, jednak... Jednak mi się wydaje, że true damage jest istotniejszy. Disarm? Okej. Okay. To ja jestem zadowolony. Zephyr w sumie... Okej, okay, nie ma tragedii. Mogło być o wiele gorzej. Mogło być o wiele gorzej, wam powiem. Zephyr? Albo Hash? Dobra, robię Zephyr. Ciekawe, gdzie teraz ten Zephyr pójdzie. Vayne zada 230 damage'u.
spoko. Dobra, może jednak to jest coś lepsze. Wiem, że statyk lepszy na Aszce, ale nie będę sprzedawał teraz Ezreala. Jak zamędę jeszcze dwa Ezreale, to taki jest plan. Tarik. Ile osób gra z Sionami? No niewiele. Jest szansa. No! 22 HP. 22 HP. Ale nie fart. Siema Honors, tak? 3 daby od Asera? Dzięki. Kuźwa. Naprawdę chciałem tego Deathblade'a, bo brakuje mi takiego przedmiotu. No, ale niestety. Fuck, Ezreal był. Ale jestem cep. Bułę za bombą. No, jeszcze jeden Tarik. Niestety. No, jeszcze jeden Tariczek, proszę. Pedek. Zajebiście. Dobrze, że dostaliśmy znerfiony przedmiot. Bardzo się z tego powodu cieszę. Bardzo, ale bardzo się cieszę. Co nie mają w ogóle za buildy? Nocturne.
To jest w ogóle brązowy. Ale jaja. Jest, Harik? Kiel. To teraz jeszcze tylko Amumu, proszę. Nie ma. Dobra, pedek na Tariku jest bez sensu totalnie. Nic nam nie daje. Bo on i tak sobie obniża przecież. Więc zrobimy tak. Dwa zefirki w ogóle, zajebiście. Tego Tarika trzeba przesunąć tu, w to miejsce. A dobrze, że nasz Tarik dostał bombę z hasza. Dobrze, super. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze, że nie mogliśmy zagrać. Jestem jeden na jeden z tym kolesiem. Z Elo 320. Zephyr nie w Nocturna, tylko w Sivir, w który nie trafiłem teraz. Z tym idiotą. A, ale odpalił się to Taryk tym razem. Git. Jak się odpali Taryk, to wygrywamy walkę. Nie wyłączyłem mu hasza. A, udało się. A, ale fart, że się hasz nie odpalił, ja pierdolę. GG. O! Ale się udało na koniec dnia wygrać grę. Nie wierzę. Nie wierzę, taki tragiczny.